W ubiegłym roku blisko 10 tysięcy zwolnień lekarskich wydanych mieszkańcom województwa podlaskiego skontrolowali urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdzani byli zarówno pracownicy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. W 134 przypadkach wstrzymano wypłaty zasiłków chorobowych, oszczędzając na tym niespełna 180 tysięcy złotych. Podobne działania prowadziły również inne oddziały regionalne ubezpieczyciela. Na terenie kraju wydano takich decyzji około 24 tysięcy, a w kasie ZUS-u zostały 22 miliony złotych. Na zwolnieniach lekarskich powinniśmy się leczyć, a nie remontować mieszkania, jeździć na wakacje czy wykonywać działalność gospodarczą, powtarza ZUS. Wśród osób, które musiały zwrócić zasiłek chorobowy, był właściciel firmy, który w trakcie zwolnienia lekarskiego nadal prowadził swoją działalność, a także pracownik, który w ramach dodatkowego zajęcia sprowadzał i sprzedawał samochody. Jego aktywność handlowa w mediach społecznościowych zwróciła uwagę potencjalnego kupca, który postanowił o tym poinformować ZUS. Zasiłek opiekuńczy za okres zwolnienia lekarskiego straciła również mama, która na czas choroby dziecka postanowiła przekazać je pod opiekę dziadków. W większości przypadków osoby na zwolnieniu lekarskim zostały przyłapane na pracy zarobkowej. Każdy, kto zachowuje się w taki lub podobny sposób, musi liczyć się z utratą zasiłku, nawet wtedy, gdy pieniądze trafiły już na jego konto. ZUS posiada bowiem uprawnienie do tego, by zobowiązać ubezpieczonego do zwrotu wypłaconego chorobowego. ZUS sprawdza jednak nie tylko aktywność czasowo niezdolnych do pracy. Ocenie podlega również zasadność zwolnień. Jeśli okaże się, że przebywający na L4 jest już zdrowy, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. Warto też wiedzieć, że taka kontrola może odbyć się bez udziału pacjenta, a wyłącznie w oparciu o dokumentację medyczną. O sposobie weryfikacji decyduje lekarz orzecznik. Na szczęście nie są to częste przypadki. W województwie podlaskim w 2022 roku na ponad 8,5 tysiąca skontrolowanych pod takim kątem zaledwie 60 osób zostało uznane za zdolnych do powrotu do pracy.